Witam was, kochani, w kolejnym odcinku z Fallouta 4. Kochani, dotarliśmy do... Kurczę, aż muszę zobaczyć, bo kurde, nie pamiętam. Dotarliśmy do fabryki samochodów w Corvega. Chociaż nie, jesteśmy w tym momencie niedaleko Lexington. A tutaj mamy cel misji, gdyż mamy tam zabić bandytów, żeby przywrócić świetność Minutemenom, którzy przebywają w sanktuarium, o których była mowa wcześniej. Właściwie nie tylko mowa, co... Co ja tak wolno chodzę? A ja jestem przeciążony? O, to niedobrze. 252 na 240. Koktajl Mołotowa, działko obrotowe. Ciężki pistolet celny. Krótka dwururka. Sortowanie po... Po celności, po wartości, po wadze. O, działko obrotowe... Moi mili ma wagę 27. Wow. Krótka dwururka ma wartość 39, wagę 9. Karabin snajperski zostawiamy. To możemy wywalić. Ten też. Ten gdzieś się sprzeda. Dobra, jeszcze coś. Minę sobie zostawimy, może jakiś ubiór. O. O. Dobra, to niech sobie tutaj leży. A my, kochani, idziemy dalej. O, mogę biegać. Zostawmy sobie strój. Znaczy strój. Zostawmy sobie pancerz wspomagany, gdyż doszedłem do wniosku jednak pomiędzy odcinkami, że jest za łatwo. Jest stanowczo za łatwo. Co tam jest? I warto by go zostawić. A, to jakiś grill. Oż ty w mordę kopany! A, widać, że nad nim celuje. Nie! Zostaw psa! Nie to! Tam gdzieś ktoś jeszcze. O, masakra. Ciach. Skąd ta radioaktywność? Piesek żyje? Żyje. O, człowieniu. O, piesku w sensie. To przeklęte gule. No dobra. Jesteśmy. Czy mamy tu jakiś pistolet sensowny? Gdzieś był pistolet z tym... Z celownikiem? O. Dobra, może weźmy tego faktycznie. Nabojów mamy sporo. Oho. Dobra, idźmy. Kochani, mam dla was przygotowaną... jesteśmy. Przygotowaną opowieść. Idę z kurczybyki. Bandyta. Dostał. Grenade! Łoż ty w mordę kopany! Punkt wytrzymałości mi... Mam dla was przygotowaną opowieść o Enklawie, a właściwie historii Enklawy. Ona może nie być... O kurde. Dobra. Łazimy. Muszę się przeprosić z pancerzem. Weźmy działko. Działko jest pod żadnym numerem, nie jest.
Dobra, działko obrotowe, cyk. Gdzie ja szedłem? A, tutaj szedłem, dobrze, tu i w lewo. Idziemy tu do nich jeszcze raz. Tym razem może szybciej. To załatwimy. Biegną czy nie? Uwaga. Die. Trzeba by wejść, kurde, w tą miejscówkę, ale to może później. Idźmy tu, gdzie byliśmy. Sobie oczywiście zasejwuję. Ja tu miałem, kurde. Nie, nie, nie. O, właśnie, to potrzebowałem. Ktoś tam wyżej biegł. A faktycznie to jest ta duża fabryka. Myślałem, że to jest jakiś taki malutki. To jest to. Fajnie, że się przynajmniej schylają, nie? Ktoś tam jeszcze? Nie. Dobra, także enklawa. Co to w ogóle jest enklawa i skąd powstała? What the f... Wuch. No i znowu też zaczyna padać, a taka ładna pogoda miała być. Zaraz, skąd on wszedł? Enklawa to, kochani, była pozostałość po... Znaczy... Po niezarządzie. To się nazywa normalnie... No, jak oni się, kurde, nazywają? Po rządzie, no. Myślałem, że jakieś inne słowo znajdę ciekawsze. Wieżyczka z karabinem, okej. Okay. Czy ja mam coś na ten? Mina. Jakiś bym chciał mieć granat odłamkowy. Jak mogę rzucić granatem? Pod G? Aha, alt. Granate! No, niestety. Dobra. Także to była pozostałość po rządzie Stanów Zjednoczonych, która w 2077 roku, znaczy rząd Stanów Zjednoczonych, przeniósł się, właśnie, czyli to 200 lat temu, w momencie, kiedy nasz bohater tutaj schodził do krypty, właśnie się udał rząd, udał się właśnie do krypt i między innymi do właśnie na platformę wiertniczą w zachod... opisy znacznej. Steampunk to nie. Właśnie udał się na platformę wiertniczą. Skąd, gdzie ta platforma wiertnicza brała udział właśnie w Falloutie dwójeczce. Między innymi. I rząd w porozumieniu właśnie z Vault-Techiem zbudował właśnie sieć krypt. W porozumieniu tak naprawdę Vault-Tech miał nad tym pieczę, aczkolwiek zanim doszło do wybuchu wojny
kolejnej. Znaczy, wojna z Chinami wisiała na włosku, tak czy inaczej. Natomiast wcześniej rząd postanowił się zabezpieczyć przed ewentualną właśnie zagładą nuklearną i zbudował sieć krypt. What the fuck? Przecież to jakaś bomba czy coś. Boże, ty mordy kopany. O! Zaraz wrócę do opowieści. A, myślę, że już tych nie będziemy brać. To już, kurde, mamy. Cyk. A to nasz piesio, nie? Tak, jeszcze tu zagrożenie. Występuje. Dobra. Elegancko. No i rząd w porozumieniu, to znaczy zanim były krypty i tak dalej, rząd przygotowywał się na... Znaczy, krypty były w tym samym czasie mniej więcej robione. Samochód powiedzieć, to automatycznie. Rząd próbował zbudować... O, chłap! Anuluj. Rząd próbował zbudować statek kosmiczny, który w ramach zabezpieczenia właśnie miał zawieść rząd, no i tam wybranych mieszkańców na inną planetę po prostu, żeby się osiedlić. Taka ot prosta sprawa. No i właśnie w pewnym momencie się skapnęli. Już teraz dat nie będę wam podawał, ponieważ nie jestem dobry w zapamiętywaniu dat. W każdym razie, znaczy tu akurat dat nie było, ale ogólnie w przyszłych historiach nie będę aż tak datami, tak powiem, szafował, bo dokładnie nie wiem, w których to latach było. Oczywiście wszystko można sobie znaleźć. Ja właśnie czerpię na tej postawie swoją wiedzę. Bandycki bielizna, samoróbka, pistolet automatyczny. Właśnie, zobaczmy ten pistolet. Karabin. No dobra, zobaczymy. Co z tym karabinem wyjdzie? Tu jest typowa misja na zniszczenie wszystkich. Także tutaj większej jakiejś nie będzie fabuły. Dlatego ja właśnie fabułę robię. No i w każdym razie w którymś tam, tuż przed wojną, w każdym razie skapnęli się, że jednak to nie był dobry pomysł z tym statkiem kosmicznym. No i właśnie mocniej zainwestowali w krypty. A w krypty inwestowali wcześniej też dlatego, żeby zobaczyć jak, no właśnie tak jak mówiłem w połączeniu z Voltekiem, żeby zobaczyć jak się, tutaj już byłem, dobra, gdzie tam trzeba będzie iść. Jakby się ludzie zachowywali właśnie w warunkach mocno niekorzystnych, dlatego właśnie, no nie mów, że to jest taki, gdzie mam w ogóle tutaj ten? Mocno niecelny. Ci odstrzelę tą rękę i się skończy. Ale jak się trafi, to się ten. Brak zasilania. Oż kurde, bo tylko pan. Uuuu!
Co to za... Skurczybyństwo. Kogo widzę? Tutaj. Zobaczcie, że kurde, mam za mało ten. A mam ten granat. Dobra. Grenade! Dobra. Wychodzimy. Mam nadzieję, że znajdę gdzieś ten. No raczej nie odpuszczam. Tu macie strzelajcie w razie czego. Jeszcze dwóch, trzech, cztery, pięciu na dole. Osz, ty w mordę kopany. Dobra. Schowajmy się. W ogóle zmieńmy tę broń. I powadzę. Uwaga, działko oczywiście tu. Pistolet maszynowy zostawimy. Dwururka by się teraz przydała. Ten sam, ten zostaje. Taktyczny ciężki pistolet. To sio. W sumie ten też. Samoróbka, pistolet, ochroniarska pałka też. Miny, miny, miny. 252 na 240. Zobaczmy ubiór. Dobra, 245. Wspomagacze. A to nie pokazuje mi co ten? Jakie dostanę tutaj statystyki? Powinno być. Różności. Grognak. Zakazane tatuaże. Można sobie tatuaż zrobić. Śmieci. No właśnie, widzicie, tutaj są wszystkie te. Co będziemy mieli, dlatego to jest takie potrzebne. Ale budzik zostawiamy. I ostatni pocisk został. No dobra, to trzeba by faktycznie... Pistolet. Właściwie tą krótką dwururkę. Ten zostawimy. Ten wywalimy. Dobra. Oż ty w mordę kopany. Bandycka szumowina, proszę państwa. A, nie mam granatów już. Nie, no mam. Grenade! Dobra. A, to miał jakąś tą pułapkę. Tu nikogo nie było. Na czym je skończyłem? No, oczywiście... Wspólnota, tak. Wspólnota się nazywa... Jakby wiecie, cały obszar zewnętrzny. Tutaj blisko, blisko właśnie Bostonu. Mordę kopany, co tu zrobić? Dobra, wejdźmy. Dobra. Trzeba będzie znaleźć rdzeń fuzyjny faktycznie. Ale teraz wyjdźmy. Faktycznie fabryka samochodów. Jeszcze terminal. Tam jest jeszcze trzech gości. Hej. Keep your eyes open. I think this asshole is a stealth boy. Celna. Nabój. Yeah, keep running. Shut me.
Dobra, jesteśmy w ukryciu. No i w każdym razie Enklawa chciała zbadać za pomocą krypt, jak ludzie będą się zachowywać narażeni właśnie na ekstremalne warunki, ale później już się niestety to zrezygnowali z tego projektu wysłania ludzi w kosmos, tudzież siebie, żeby tam założyć po prostu, zasiedlić inną planetę. Weźmy to. Tu nic. Rondel, aluminiowa puszka. Aluminiowa puszka to było jednak za dużo. Śmieci, budzik, bezpiecznik. Zobaczmy. O, może tutaj tą aluminiową puszkę zostawimy. No, w każdym razie okazało się, że krypty były jednak lepszym schronieniem. Znaczy, lepszym. Rząd myślał, że cały czas za pomocą, mimo tego, że wojna wybuchła, ma nadal kontakt, znaczy będzie miał kontakt właśnie z kryptami, będzie mógł zobaczyć tam, kontynuować eksperyment. No i jak się okazało, później tu przyjdziemy. Jak się jednak okazało, rząd stracił łączność z całym, z wszystkimi placówkami, włącznie właśnie ze skryptami i tak dalej, i tak dalej. No i myślał, że jest jedynym, że tak powiem, ocalałym. To byłem ja. Kolejna wieżyczka. Są na dole. Dokładnie. Fucking shit. Muszę tu pobiec, żeby ewentualnie wyłączyć. Masakra. Piesek. Ale błędy w ogóle. Zapadłem się w połowę. Do połowy. No. Także. Także myśleli po prostu, że są jedynymi. A to jeszcze to działa. Dobra, chodź, to szybko sobie zrobimy tu, bo wiemy już gdzie iść. Ła! No. Kurde! Co jest? Tu gdzieś. No. Srebro, zębatka, sprężyna, klej, tkanina, stal, drewno. No i teraz to kurde wiadomo. Weźmy to. To. A wyłaś. Mogłem go granatem rzucić, nie? Byłoby dużo łatwiej. Coś mi się wydaje. No właśnie, że dźwigam za dużo. Ho-ho-ho. Dobra. Samoróbka.
pistolet automatyczny. Dźwigasz za dużo, nie możesz biegać. Co ja mogę, kurde, wyrzucić tutaj? Karabin snajperski, pistolet automatyczny. No nie mam w sumie nic takiego już. Dobra. Tu zobaczmy, może coś będzie ciekawego. W szafce nie ma nic, tu nie ma. To jest bardzo trudne, niestety. Szkoda, że nie ma jak w Skyrimie, że po prostu jest szansa na otwarcie. Tudzież na otworzenie. Zamka. Mimo wszystko. Dobra, nie bierzemy. Już raczej nic oprócz tego. Oprócz amunicji. Bo tam byłem, nie? Tak mi się coś teraz wydaje. Tędy trzeba wyjść. Ale nie, faktycznie coś muszę, kurde, wyrzucić. Coś myślę, że ze śmieci. No nie wiem, drewno wagę ma 0,2. Klucz. Nastawny. Byliśmy tu w ogóle? Oho. Drewniana skrzynka. No i w każdym razie... Zrobimy to. W każdym razie... Enklawa myślała, że jest jedyna w świecie i że ustanowiła się nadal. Znaczy ustanowiła się. No i zarządziła tak, że ona będzie nadal, skoro jesteśmy jedynymi przedstawicielami rządu żyjącymi, no to będziemy nimi nadal. I w tym momencie zeszła na ląd i się okazało, że ląd już jest cały, że tak powiem, w mutantach. No i się okazało, że tam natrafili na opór i w ogóle... I sobie pomyśleli, że skurczybyki mutanty, trzeba ich wytępić, jak szkodniki. No i zaczęli właśnie opracowywać ten wirus, znany skąd inąd, FIV. What? No właśnie, myślałem, że piesio mi przesunął to i tak się zastanawiałem. Dobra, zaraz zginę i się skończy na tym, racja. Mołotowa nie mam, niestety. Mina kapsłowa, mina odłamkowa, granat odłamkowy mam. Nie no, chciałem tutaj wejść, ponieważ tu amunicja jest po tych typach. Wspomagacze grillowany PW na 120, dobra. Ulepszony moduł namierzania, myślę, że to się może przydać do pancerza. Uprząż. A, nie mam tego! Amunicji!
masakra, ten skąd tu? No. No i zrobili tego wirusa Fivi i w ogóle się okazało, że... Znaczy są dwie wersje w sumie, że... Nie wiem, która jest prawdziwa tak naprawdę. Że jedna wersja mówi o tym, że... Że to właśnie rząd... Znaczy enklawa w tym momencie stworzyła wirus Fivi, żeby oczyścić ziemię z mutantów, a druga, że właśnie w bazie Mariposa, która została, że tak powiem, w wyniku właśnie wybuchu nuklearnego. Znaczy to, tam bezpośrednio bomba nie spadła, ale ogólnie, wiecie, trzęsienie ziemi i tak dalej, została zasypana i podobno właśnie tam naukowcy wcześniej co tu może być? Właśnie tam naukowcy pracowali właśnie nad wynalezieniem wirusa, który miał właśnie zrobić z ludzi supermutantów, którzy się okazali jednak... Nie, który miał zniszczyć supermutantów, ale ludzi narażonych właśnie na promieniowanie. No właśnie, także tak to mniej więcej było. Lubię tą dwururę. Dobrze. O chłopku. A ja bym ci tam wrzucił koktajl Mołotowa. To jakbyś się czuł? Co to za samochód? Aha, samochód się rozpiernicza. Co się dzieje? What the fuck? Gdzieś nad nami są. Ale udało się, kurde. No dobra. Kochani, ja myślę, że na tym zakończę ten odcinek. Oczywiście na tym historia enklawy się nie kończy, ponieważ jest dużo, dużo jeszcze ciekawostek z tym, jak łoż ty w mordę kopany. Właśnie, bo chciałem przede wszystkim zobaczyć, który mamy rok? 2287. Czyli dobrze, to jest o rok, w którym tak naprawdę enklawa, z tego co pamiętam, się została mocno, mocno rozbita właśnie tutaj na wschodzie. I to są mniej więcej wydarzenia. A to spoko, że można sobie tak zrobić. To są mniej więcej czasy, kiedy wydarzenia w Trójce miały miejsce. Boston jest około, ile tam, chyba 150-200 km od Nowego Jorku. I z Nowego Jorku, czy Waszyngtonu? Waszyngtonu, przepraszam, Waszyngtonu, bo Waszyngton jest wyżej na mapie. No, także tam gdzieś na dole właśnie się toczyły walki naszego samotnego wędrowca, który został urodzony właśnie poza kryptą, a znamy jego przygody właśnie z Fallouta 3, kiedy to niby narodził się w krypcie. No i tam jest taka fajna ciekawostka, że dzień narodzenia, bo to był chyba 13 lipca, teraz już roku nie pamiętam, w każdym razie 13:7, werset Ewangelii według świętego jakiegoś, kurde, teraz świętego jednego, ale to nie jest znany apostoł, znaczy apostoła oczywiście, nie? Nie świętego, tylko apostoła, no ale to a co to? Aha, miała ten, bo potrzebowaliśmy tam jakiegoś tego. Dobre to jest! Pamiętacie? Potrzebowaliśmy jakiejś śruby czy czegoś i teraz mamy ten możliwość. No dobra. No i w każdym razie Ewangelia tak głosiła, że że w czasach apokalipsy przyjdzie oczyszczenie, coś takiego. No i wtedy przyszedł faktycznie nasz samotny wędrowiec, znany z Trójki, bohater główny, który oczyszczenia dokonał właśnie dzięki swoim działaniom i właśnie no, wygnaniu enklawy z terenu właśnie tutaj wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.
Dalsze opowieści będę snuł już w następnym odcinku, już się bardziej przygotuję, bo teraz tak troszkę powiedzmy mocno z głowy mówię, z tego co pamiętam, a chciałbym sobie doczytać faktycznie, żeby te informacje przekazać w jak najlepszej formie, jak najbardziej skondensowanej, jak najbardziej ciekawej. A póki co dzięki kochani za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa!